Hej, witam was serdecznie z tej strony Hallak. Słuchajcie, moi drodzy. Oto i jest starcie żywiołów, czy jak to się nazywa. Pamiętacie, robiłem newsa do tego. I otóż trzeba tutaj wygrywać monetki, złote monety. Za każdy z etapów dostajecie 5 sztuk, z tego co widać. I WG pomyślało, że fajnie by było zrobić konkursy. Konkursy, które pozwolą wam wygrać więcej tych monet. Na przykład ktoś na początku ostro grał, ale później coś się stało, coś mu wypadło i nie może dalej grać, ale chciałby jednak coś sobie kupić. No bo te monetki możemy przekuć na nagrody. Tu jest tak zwany sklep z pamiątkami i musicie pamiętać, że trzeba troszeczkę tego nazbierać, na przykład na kamikadze aż 800, a ogólnie można zdobyć chyba 900, więc naprawdę trzeba było siedzieć cały czas. Ale dobra wiadomość jest taka, że różni community kontrybutorzy będą oferowali wam przez ten czas różnego rodzaju konkursy. I w tych konkursach można wygrać tygodniowo 50 złotych monet, ale 50 od jednego gościa, czyli na przykład ode mnie. Nie, oczywiście nie blokuje wam to możliwości brania konkursu u innych community kontrybutorów, więc radzę wam, ponieważ te konkursy są łatwe, często na streamach rozdają, często praktycznie nic nie trzeba robić, jakiś tam komentarz tylko napisać. U mnie nie do końca będzie tak łatwo, aczkolwiek spokojnie, będzie łatwo zdobyć. No i 3 tygodnie to trwa i przez 3 tygodnie każdy z was u każdego gościa może wygrać 150, bo 3 razy po 50. Dlatego tak, według WG dzisiaj kończy się tydzień, dzisiaj jest co? Środa. Od jutra naliczany jest nowy tydzień, więc muszę szybko konkurs zrobić, żeby wam nie przepadło. Otóż mam 20 pakietów po 50 złotych monet. I ponieważ jest już bardzo mało czasu, no to radzę wam wpisać w komentarzu najgorszy waszym zdaniem okręt i co w nim wymaga poprawy. Bardzo można w jednym zdaniu nawet zrobić. Pod tym filmem po prostu w komentarzu wpisujecie na przykład Scharnhorst i myślnik zbyt mały kaliber dział. Na przykład, to jest oczywiście przykładowy wpis. Czyli coś takiego jak wpiszecie, to już się kwalifikujecie i wśród osób, które napiszą te komentarze, będę losował, wylosuję 20 ników. Pamiętajcie, żeby na końcu tego swojego wpisu nick swój podać z World of Warships. To jest bardzo, bardzo ważne. Jak nie podacie nicku, no to dupa zbita. Ja to wylosuję, nie będę losował, słuchajcie, jakichś filmików specjalnie robił i tak dalej. Po prostu na stronce wylosuję i rozdam te 20, a raczej WG wam to wypłaci, kto się zakwalifikuje, 50 monet. Ale ponieważ jutro zaczyna się nowy tydzień, a nie chcę robić nowego filmu, to można zdobyć automatycznie kolejne 50 złotych monet. I co należy zrobić? Otóż na hallak05@gmail.com wyślijcie ładny screenshot z World of Warships. Jest to roboty, podejrzewam, na, nie wiem, minutę, może 2 minuty, więc jeżeli komuś z was brakuje do jakiejś nagrody tutaj 50 golda, no to spokojnie możecie to zrobić. Co to może być za screenshot? Może to być po prostu wygląd gry, czyli jakieś tam wyspy, morze ładne, jeżeli jest niebo i tak dalej. Może też być wasz okręt, jak płonie albo jak strzela. Wam pozostawiam decyzję. W jaki sposób będzie wyłonione 20 osób szczęśliwych? Ja będę oceniał tę pracę. Niestety, tutaj nie ma zmiłuj się. Pamiętajcie też, że każdy z was ma jakiś inny gust. Jednemu podoba się to, drugiemu podoba się to. No zobaczymy, kto z was trafi w mój gust. Ma być ładna kompozycja, zgodnie z prawidłami fotografii. Pamiętajcie, to ma być taka pocztówka, taka fotka z morza, po prostu. Myślę, że bardzo łatwo to zrobić. Przypominam jeszcze raz, hallak05@gmail.com. I żeby się zakwalifikować do konkursu, trzeba w temacie wpisać złota moneta 1. Pamiętajcie, złota moneta 1. I później myślnik swójnik.
to mi spokojnie wystarczy. Jeżeli ktoś tego nie wpisze, no to Lipton totalny. Także powtórzę jeszcze raz, żeby wszyscy zrozumieli. Wystarczy podczas bitwy czy gdziekolwiek zrobić screenshot z gry World of Warships, wysłać na hallak05@gmail.com i w temacie lub na przykład w mailu wpisać złota moneta 1 myślnik swójnik w World of Warships. Która praca mi się spodoba, ta będzie nagrodzona. 20 zestawów po 50 golda kolejnych będzie. A w ostatnim tygodniu wymyślę wam troszeczkę inny konkurs, albo po prostu na streamie w World of Warships pobawimy się w jakieś polowanie niszczycielami albo innymi cudactwami. To tyle, żegnam się z wami. Do usłyszenia. A dzisiaj oczywiście, żeby się jeszcze załapać, wpisujcie komentarze pod tym filmem. Napiszcie, jaki okręt waszym zdaniem jest najgorszy w grze i dlaczego. I oczywiście po myślniku swójnik.